Hej, witajcie moi mili, z tej strony Rashi, bo jest to kolejny odcinek. Zagrajmy w This War of Mine. Okej, jak pamiętacie, ostatnim razem dużo rzeczy się działo. Bruno zaczyna się kiepsko czuć. Dobra, zrobisz nam jedzenie, weźmiesz leki, położysz się spać. To jest priorytet. Priorytet, który trzeba zrobić. Będziecie musieli się też położyć, spać. Się zjesz do syta dwa posiłki. Wtedy i zobaczymy. Okej, ogródek. Dajesz arikat tam, poskładasz to wszystko tak jak trzeba. Bruno zje dwa, weźmie tabletki i pójdzie spać. W sumie wychodzi teraz to, że nie mamy trzeciego łóżka, nie? No bo weź te mocne chopsy już. Dobra, mimo to, że jest lekko chory, to powinien wziąć te lżejsze, no ale... Inaczej, dobra. Nie, Roman, w sumie nie. Ty idź jeszcze tam zrób. Nawóz i zioł. Nie, broń Panie Boże. Po ulepszeniu dopiero tu chyba można robić ten, tak? Po ulepszeniu, dobra. Czyli w tym momencie to tak czy owak nam nic nie daje. Pa. No dobra, ale zrobimy fajki i całą resztę rzeczy wtedy. W międzyczasie jakoś tam zorganizujemy. I tu możemy w sumie użyć wtedy konserwę, nie? Jeżeli już tak mówiliście, żeby tam też nie marnować tego, no to w sumie możemy tu z konserwy skorzystać, nie? No. Bo z konserwę wrzucimy i powinno być na tyle dobrze, że... Czekajcie, tutaj czego potrzebujemy? Lampki, drewna i komponentów, czyli w sumie wszystkiego. Czyli w sumie wszystkiego, nie? Lampkę, czy damy radę lampkę zrobić? Damy radę zrobić lampę. Komponenty to jest coś, czego nie przeskoczę. O jest dobrze, nie klikło mi się ten koniec dnia. Komponentów nie przeskoczę, ale drewno dalibyśmy radę zorganizować jakoś tam, biorąc po prostu siekierę i idąc w jakieś miejsce, w którym już byliśmy. Więc to jest zawsze tutaj jakaś szansa, że damy radę to ogarnąć. Nie, teraz musimy poczekać, aż Roman się wyśpi, żeby Arika się położyła do końca dnia. Bo inaczej nie zrobimy tego tak jak trzeba. W ogóle ile my mamy tych butelek? 10, więc potrzebowalibyśmy 10 filtrów. 10 filtrów wodnych. Dobra, jedno jest pewne. Komponentów na pewno nie ogarnę tylu, żeby zrobić tutaj upgrade'y, więc na razie zróbmy to. Bo jak przyjdzie Franco, to i tak będzie miał... On i tak będzie miał około 30-40. Więc to nie jest taka też tam... To nie jest też taka tam robota, o. A z tych 6 filtrów zrobimy zawsze 12 flaszek czystego alkoholu. Nie? Więc tutaj jakby nie patrzeć, troszkę to ogarniemy. Dobra. Ty, Roman, dokończ to. Następny dzień po prostu jak Bruno wydobrzeje, to skończymy. Teraz tak. Ty śpij w łóżku, ty szukaj zapasów, ty czuwaj.
No i teraz tak, gdzie mogłaby Arika iść? Tutaj za to wojsko znowu. Jest jeszcze jakieś miejsce, w którym nie byłem? Okej, teraz tak. Gdzie byśmy jeszcze mogli iść tutaj coś zrobić? W tym bliźniaku raczej już nic nie będzie. Dom duchów też nie. Magazyn też nie. Lotnisko nie. Okej, w kościele. I do kościoła weźmy. Może nie aż tyle. Ale weźmy alkohol. Strzelbę i ten. I karabin. Bez naboi, bo nie będę chciał walczyć z nikim oczywiście, ale czysto z powodów pobudek handlowych. No jestem ciekaw, ile komponentów wydoję po prostu, nie? No trochę mamy tu komponentów. O, świetnie, umowa stoi, dobra. Okej, to teraz zróbmy tak, tutaj do naszego magazynu to odłóżmy. No to jest dalej ten gościu. O, tu właśnie był ten magazyn drewna. Tutaj to było, dobrze. Teraz jeszcze za strzelbę i wódkę. Zobaczymy, co kupimy. W sumie za strzelbę, wódkę i tą siekierę, nie? No bo patrząc na to, ile tu drewna mamy. Średnio to wygląda. No dobra. Teraz tak, to. Weźmy, dajmy jeszcze to. Cukier, woda. No i petarda. Będziemy mieli dostatecznie dużo rzeczy teraz, żeby trochę ruszyć i ogarnąć tam nasze wnętrze. Jeżeli dodatkowo jeszcze przyjdzie Franco, to już w ogóle będzie petarda, nie? Teraz tak, komponenty muszę wszystkie wziąć, cukier, filtry. Tak. Okej, na razie weźmy to i po prostu przyjdziemy tu za chwilę. Przyjdziemy tu za chwilę drugi raz i weźmiemy drewno. Weźmiemy to 20 belek drewna. Dobra, idź da. Miejmy nadzieję, że jeszcze w międzyczasie przyjdzie Franco, to ogarniemy wszystko już wtedy naprawdę na wysoki połysk. Nie, bo trzeba niestety sobie tak radzić z tym, no. No nie ma to tamto. Okej, Franco zaczyna, Franco, Bruno się zaczyna źle czuć, mam nadzieję, że teraz się czuje już dobrze. Kima. No, już się czuję dobrze. Czyli tak jak czułem. Teraz mamy ile? 25 na 4, 20 przyniesiemy, może trochę kupimy. Zobaczymy, jak to wyjdzie i potem popatrzymy dalej. I teraz tak, ile chcemy tych flaszek zrobić? Ile się da? 16 butelek alkoholu czystego. Pięknie, pięknie, pięknie. Będzie czym handlować, naprawdę. Nie, tylko kurczę, szkoda, że to jest tutaj niestety kraftowalne, a nie zapuszczamy do produkcji i zapominamy. Dobra, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli przyjdzie Franco, to mówię, jesteśmy ustawieni, ulepszamy jedno i drugie prawdopodobnie. Jeżeli nie, to też źle nie będzie. Broń mamy ile? Broń mamy każdą w tej chwili, więc to jest petarda.
No nie ma co. No nie ma co tam, co tamto, nie? Jest to wszystko w dobrą stronę ustawione w tej chwili, więc... Naprawdę przyjemnie. O. O, o, o. Zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. Komponenty. Świetnie. Świetnie. Ha, tylko tamtego alkoholu teraz nie mam jako inwentory. No dobra. Dwa razy leki ziołowe. Teraz tak. Świetnie, umowa stoi. Teraz tak, cyk, cyk, cyk. Filtrów nie mogę wziąć, dobra. Deal. No ja nie wiedziałem, że te leki ziołowe są teraz takie, w takiej cenie dobrej. W sumie dobrze, bo my leków ziołowych możemy dużo zrobić, nie? Że tylko byśmy mieli podstawowe komponenty. Dobra, weapon parts'y też weźmy i dobra, bardzo fajnie, dziękuję. Okej, i teraz tak, tu powinniśmy dać radę zrobić upgrade. I tutaj też. Ile mamy w ogóle wody? Wody mamy 6. No jak nic. Petarda. No to robimy kolejne ulepszenie. Migotka, co ty świrujesz, kocie? Myślałem w ogóle, że ten kot gdzieś tutaj położył się i... Finito, Anna. W ogóle wyobraźcie sobie, że ktoś temu kotu kurwa kiedyś przyciął wąsy. Ona ma kilka wąsów takich krótkich pierdół, półcentymetrowych i ona jest takim upośledzonym kotem przez to. Plus ma zeza, to już w ogóle nie jest... Kot legenda, nie? Tutaj do tego potrzebujemy wody. Ale dobrze, mamy już własny ogródek, nie? I tutaj potrzebujemy komponentów i drewna, czyli de facto wszystkiego, co możemy w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu sobie sami zorganizować. Prawda? No prawda. Teraz tak, możemy zrobić sobie nocnik. Zróbmy 3. I za te 3 nocniki potem kupimy coś, bo to będzie na pewno produkt, rzecz, która będzie w cenie. Okej, ty idź skończyć to wtedy. Ty, Arika, zobacz, czy możesz coś tutaj zrobić. Średnio. Bo tu miałem wszystko poza tym chyba, nie? Ja, chyba tak. Część. A, nie, to weapon partsów nam będzie brakować. To teraz tak, to wtedy zrobimy jeszcze jeden hełm. Jeden hełm jeszcze, no. Jeden hełm, bo ty, Arika, będziesz... Dobra, skończymy ten dzień. Ty szukasz, ty czuwasz, ty śpisz. Kościół znowu odwiedzimy. Teraz tak, weźmy jeden kask ze sobą. A, tylko tamtego alkoholu tak nie... Nie wiem, tego to się nie opłaca. Ale weźmy to i weźmy na przykład... Dwa razy leki. Bo myślę, że z takim zestawem, jak pójdziemy, to coś tam jeszcze dostaniemy, nie? Że dostaniemy to jeszcze komponentów trochę. On ma coś komponentów? Nie ma. Nie zdążył zregenerować zapasów. Ale okej, to są tak czy owak rzeczy, które możemy sprzedać. W zamian za podstawowe surowce. Chociaż w sumie drewna nie kupujmy, bardziej ten opał się przyda. Ale na przykład warzywa. Tak. I za to na przykład bym chciał jeszcze mięso. I zioło. Okej. Okej, dobra, to możemy zrobić taki deal. Zobaczymy jeszcze, co stąd zabierzemy. Zabierzemy wszystko, co się dało. I tak, jeżeli Franco nie przyjdzie, nie mamy komponentów. Jak nie mamy komponentów, nie mamy jak brać, po co w sumie brać tego drewna, nie?
Czyli tak, tu weźmiemy to, to. No i to. Dobra, i to będzie wszystko w sumie. I potem zobaczymy, co dalej, nie? Potem zobaczymy, co dalej tutaj damy radę jeszcze zawinąć. Ale w tym miejscu dzięki za uwagę i do następnego odcinka. Trzymajcie się, hej!